Cześć, tu Magda z naszej podróży edu.pl. W tym odcinku vloga zabierzemy Was na Półwysep Pelješac do miejscowości Orebić, do Splitu, na Wyspę Brać, do miejscowości Sutedar oraz do Trogiru. Zostańcie z nami. Orebić położony jest w południowej Dalmacji na Półwyspie Pelješac, około 100 km od Dubrovnika. Oraz leży w bliskiej odległości od wyspy Korczula, miejscowości Korczula. Jest to jedno z naszych ulubionych miejsc na wypoczynek w całej Chorwacji. Zdecydowanie polecamy. Przenosimy się do Splitu. Split jest to miasto w Chorwacji, w Dalmacji. Jest ono również drugim co do wielkości miastem w kraju pod względem liczby mieszkańców. My zabierzemy Was na dzwonnicę katedry świętego Dujamy. Jest to wieża wzniesiona z białego kamienia na wysokość około 60 metrów. Zobaczcie, jaka jest panorama z dzwonnicy. Z dzwonnicy katedry świętego Dujamy zabieramy Was na spacer na wzgórze Marian. A wzgórze Marian jest to wzgórze o wysokości 178 metrów nad poziomem morza. Otoczone z trzech stron jest morze, natomiast sam półwysep, na którym znajduje się wzgórze, pokryty jest gęstym śródziemnomorskim lasem sosnowym, z którego roztacza się przepiękna panorama na cały Split oraz na sąsiednie wyspy. Warto się tam udać. Kolejnym miejscem, które warto zobaczyć w Chorwacji w Dalmacji, jest górzysta wyspa Brać oraz największa miejscowość na wyspie, którą chcemy Wam pokazać, czyli Sutedar. Dopływamy promem osobowo-samochodowym ze Splitu do Sutedaru. Koszt przeprawy to jest około 30 funtów za osobę, natomiast czas podróży to jest około 50 minut.
opuszczamy powoli Sopetal i zabieramy Was do Trogiru, nieopodal Splitu. Jest to wyjątkowo malownicze miasteczko tuż przy wyspie Ciowo. Trogir słynie ze swojej starówki, która została wpisana w 1997 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku. Oczywiście zapraszamy na kolejne. W kolejnym odcinku będzie kontynuacja atrakcji w Chorwacji. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia. Cześć!